Maj 1913 roku był wyjątkowy, gdy chodzi o pracę organów ścigania na naszym regionie. Rabusie, bandyci i złodzieje nie próżnowali. Przegląd kroniki kryminalnej pokazuje nie tylko ich niecne uczynki, ale przede wszystkim nasze starania. Prasa w maju 1913 roku informowała, że w kamienicy u gospodarza Waluszkiego wybuchł pożar, który zniszczył stodołę i znajdujące się w niej maszyny, przez co właściciel poniósł znaczną szkodę. Jednak opinią publiczną bardziej rozpaliło odnalezienie trupa dziecka, noworodka, którego znaleziono w ogrodzie jednego z tutejszych kupców przy okazji prac wiosennych. Trup pozostawał prawdopodobnie w ziemi już kilka miesięcy. Policja zdołała już wykryć i uwięzić matkę dziecka. Chodzi teraz o stwierdzenie, czy dziecko urodziło się nieżywe, czy też mamy do czynienia z morderstwem. Jak ustalili nasi wywiadowcy, tego czynu zabronionego dokonała 22-letnia służąca Anna Bernatówna z okolic Białej. W pobliżu przystanku kolejowego Biała Lipnik znaleziono na torze kolejowym robotnika Jana Kocura z Krościenka, któremu pociąg przejechał przez obie nogi. Nieszczęśliwy 3 godziny leżał obok toru kolejowego, aż go odnaleziono i nie stracił przytomności. Niestety po ulicach grasowali też złodzieje. Kupcowi Grossowi w Białej skradziono we środę wieczór różne kosztowności, wartości około 1000 koron. Przed kilku dniami skradło 2 próżniaków w Czechowicach 30 koron, a w ubiegłą środę włamali się do pewnej gospody w Komorowicach niewyśledzeni dotąd złodzieje i zabrali ze sobą piwo, wino, kiełbasę i wódkę. W czwartek skradli znowu nieznani złodzieje w sklepie Ządka w Bujakowie różne rzeczy i 120 koron gotówki, a kupcowi Gutmanowi piwo we flaszkach i 15 kg kiełbasy. Zdaje się, że się tu ma do czynienia z rafinowaną szajką złodziei. Również konduktorzy na kolei okazali się złodziejami. Konduktorzy Chudko i Hawliczek, pełniący służbę przy pociągach ciężarowych na szlaku Bielsko-Kojecin, zostali w tych dniach przez żandarmerię aresztowani w chwili, gdy z jednego wagonu przyswoili sobie beczkę piwa. Podczas rewizji domowej znaleziono u nich różne towary pochodzące z kradzieży kolejowych. Odnotowano też włamanie. Do sklepu rzeźnika Englerta w Białej włamali się w sobotę w nocy złodzieje i skradli 57 koron w gotówce. Dziwny wypadek natomiast odnotowano w Lipniku. W niedzielę 19 maja około godziny 11 w nocy powrócił do domu w Lipnik tkacz Karol Bobek. Przed spaniem chciał zawiesić swoje odświętne ubranie do szafy. W szafie w kącie stała nabita strzelba, która podczas wieszania ubrania przewróciła się i wypaliła. Kula przebiła ramię Bobka i utkwiła w dolnej szczęce. Rannego przewieziono do szpitala w Białej. Rana nie zagraża wcale życiu. Prasa informowała, że ślady po zbiegu wojskowym zostały odesłane. Przed kilku dniami oddał pan Karol Bucki w Leszczynach koło Białej miejscowej policji mundur wojskowy swego syna wraz z bagnetem, który zbiegłszy od wojska, teraz dopiero z Felsbergu mu go przesłał. W niedzielę w nocy zastrzelił się tu 17-letni uczeń szkoły przemysłowej Wiktor Axman, pochodzący z Mikuszowic. Przyczyna samobójstwa dotąd nie została wyjaśniona. Prasa odnotowała też nagłą śmierć Józefa Tomczykiewicza, majstra szewskiego i właściciela domu na Blichu. W tym też miesiącu dyrekcja kolei państwowych ogłosiła rozporządzenie, że w obrębie austriackich kolei państwowych noszenie szpilek przy kapeluszach damskich, niezaopatrzonych klapsami, zabronione jest. Nie stosując się do tego, panie narażały się na mandat w wysokości nawet do 200 koron albo karze aresztu od 6 do 14 dni. Pomimo tych wszystkich zdarzeń możecie państwo spać spokojnie. My czuwamy.